Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Bożena Dudko, jestem sekretarzem Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Ogromnie się cieszę, że w 6. edycji Nagrody możemy rozpocząć nasz doroczny program od bardzo ważnego spotkania. Rozmowy o twórczości ważnej dla Rosji, dla Polski, dla Europy Środkowo-Wschodniej, dwóch literackich gigantów. Swietłany Aleksiejewicz, naszej laureatki drugiej edycji, która napisała... bardzo ważną książkę dla całego świata, Wojna nie ma w sobie nic kobiety. Cieszymy się, że znowu możemy do niej wrócić w maju, kiedy obchodzimy 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. To była dla nas bardzo ważna książka, która dotarła do nas ćwierć wieku za późno, ale lepiej późno niż wcale. Cieszę się, że tę dzisiejszą rozmowę ze Swietłaną Aleksiejewicz będzie mógł poprowadzić drugi gigant literacki, bardzo ważny dla Polski i dla całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, Martin Polak. Autor niezwykle popularny w Polsce, autor 6 własnych książek i wielu książek wspólnych, a także redaktor, tłumacz 13 książek Ryszarda Kapuścińskiego na niemiecki i przyjaciel patrona naszej nagrody. I cieszę się, że to spotkanie dwójki laureatów takiej dodatkowej nagrody, która towarzyszy Nagrodzie Ryszarda Kapuścińskiego, czyli Pióra Wolności, którym możemy uhonorować ludzi, którzy piszą o ważnych problemach tego świata i pozwalają nam te problemy zrozumieć, którzy starają się coś z historią, która minęła, zbudować taką refleksję, żeby uchronić pokój, bo zdarzyło się w naszej części świata coś niebywałego, że mamy od 70 lat pokój, nie ma w Polsce wojny, natomiast za naszą granicą ta wojna jest. I Martin Polak od czasu, kiedy się wojna na Ukrainie zaczęła, mówi bez ogródek o tym, co tam się toczy. I stara się też zachęcić świat do tego, żebyśmy Ukrainie pomagali. Książka Swietłany Aleksiejewicz, która znalazła się w finale tej nagrody, pozwala zrozumieć zachowanie dzisiejsze Rosji, a także zrozumieć to, co się dzieje na Ukrainie. To bardzo ważne dla nas dzisiaj spotkanie. Dziękujemy Pani Swietłano, że Pani, mając tyle obowiązków, zechciała przyjechać. Dziękujemy Martinowi, że zechciał poprowadzić to spotkanie i już oddaję głos Martinowi. I cieszę się, że w tym spotkaniu będzie uczestniczył Jerzy Czech, tłumacz książek Swietłany Aleksiejewicz. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Dla mnie to jest trochę, muszę powiedzieć, niezręcznie, bo ja tutaj jestem w roli moderatora, prawda, który poprowadzi, ma poprowadzić, ale nie w swoim języku. Więc to z góry proszę, żeby mi wybaczyć wszelkie jakieś błędy językowe, prawda, bo już nie mówiąc o błędy jakieś polityczne, prawda, jakieś poprawność polityczna, to jest inna rzecz, ale błędy językowe proszę mi wybaczyć. Prawda, więc to jest dla mnie, to jest bardzo no, szczególna rola i trochę przyznam, mam tremę. A z drugiej strony bardzo się cieszę i jest to naprawdę jest dla mnie wielki zaszczyt, że mam możliwość tutaj ponownie się spotkać ze Swietlaną Aleksiejewicz, która moim zdaniem jest jedna z najważniejszych w ogóle, czy nie najważniejsza pisarka na świecie i która ma ogromną, ważną rolę w literaturze. I no, mam nadzieję, że będzie tutaj okazja właśnie o tym mówić. Ja to tak sobie i też bardzo się cieszę, że obok mnie, po prawej stronie mojej, siedzi tłumacz Swietlany Aleksiejewicz. Prawda? I mam nadzieję, że też z nim
będziemy mieli okazję rozmawiać. Prawda? To będzie taka rozmowa w trójce. I bardzo dziękuję się tutaj tłumacz. Niestety, ale wy to lepiej widzicie. O, Stanisław Filipczak, bardzo mu dziękuję też się, on to tłumaczy. Więc sobie tak wyobrażam się, ja trochę będę mówił o Swetlanie, trochę o książce, potem będą pytania i potem już zapraszam Państwa, żebyście włączyli do tej dyskusji, żebyście włączyli do tej rozmowy, więc śmiało proszę nie czekać na mnie, że ja powiem, że teraz jest otwarty forum, można śmiało od razu coś powiedzieć czy się zgłosić, dobra? Więc tutaj parę słów, chociaż ja nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, o Swetlanie Aleksijewicz w Warszawie coś powiedzieć, ale jednak grzeczność to wymaga. Swetlana Aleksijewicz urodziła się w Stanisławowie, w Iwano-Frankiwsk. I to jest moim zdaniem taki dziwny wypadek, prawda? Bo to jest wypadek, ale jednak Iwano-Frankiwsk, Stanisławów to jest takie miasto magiczne dla literatury ukraińskiej, prawda? To jest takim miejscem, gdzie urodziła się nowa literatura ukraińska, można powiedzieć. Prawda? Ten fenomen Stanisławowski, Jurij Andruchowicz, Taras Prochaszko, Jurij Istryk, Halina Petrosaniak i inni. No i Swetlana Aleksijewicz też, chociaż ona nic wspólnego z nimi nie ma, prawda? Bo to jest przecież nie jest literatura ukraińska, co ona pisze. Ona się urodziła w rodzinie, ojciec chyba był Rosjaninem, służył w armii radzieckiej i z tego powodu był w Stanisławowie. I matka była Ukrainką, prawda? A ojciec był Białorusinem. Tak, z Białorusi. Nie Rosjaninem, a Białorusinem. No widzicie, już pierwszy ten błąd językowy, czy też może polityczny jednak. To jeszcze trzeba to ustalić, prawda? Dziękuję. Ale po demobilizacji rodzina wróciła jednak na Białoruś i tam Swetlana się wychowała. Studiowała tam dziennikarstwo i zaczęła pracę w gazetach lokalnych i pisze, jak wiadomo, w języku rosyjskim. Co oczywiście wywoła czasem na Białorusi dyskusje, można powiedzieć ciekawe dyskusje. A w roku 1933, tak znalazłem przynajmniej, ukończyła swoją pierwszą książkę, która już jest bardzo ważna książka. Bardzo ważna to była książka w 83. Co ja powiedziałem? Przepraszam. 83. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. I to jest bardzo ważna książka. Bożena przed tym mówiła o tej książce, za którą ona dostała Nagrodę Kapuścińskiego parę lat temu. To jest bardzo ważna książka o wojnie, o społeczeństwie radzieckim, o społeczeństwie rosyjskim, o doświadczeniu kobiety rosyjskiej, radzieckiej w czasie wojny. I już ta pierwsza książka Swetlany spotkała się z bardzo ostrą krytyką ze strony środowisk partyjnych. Zarzucono autorce pacyfizmu i dyskredytowania obrazu kobiety radzieckiej i tak dalej. Więc książka leżała chyba dwa lata, zanim została wydana w czasie perestrojki i potem osiągnęła ogromny nakład. I już w tej książce widzimy ten osobliwy styl pracy autorki, że ona zbiera różne głosy, że ona robi setki wywiadów i tutaj w tym wypadku oczywiście kobiet o wojnie, wspomnienia, refleksje i komponuje z tego coś w rodzaju, ja bym to nazwał chóru, że to jest jakaś symfonia literacka.
I to jest dokładny opis radzieckiej rzeczywistości, widziany, można powiedzieć, z perspektywy kuchni. Bo ona często, przynajmniej tak opisuje, często siedzi w kuchni i tam rozmawia z ludźmi, tam rozmawia w tym wypadku z kobietami. Inne ważne książki, Ołowiane żołnierzyki, polskie wydanie w 2007 roku o radzieckiej interwencji w Afganistanu, z której żołnierze wracają często w trumnach z cynku. I znowu spotkały się z bardzo ostrą krytyką, nawet była rozprawa sądowa, która skończyła się dopiero pod naciskiem intelektualistów, ile mi wiadomo, zachodnich. A w 1993 roku powstała bardzo ważna, też głośna książka o tragedii w Czarnobylu. I ta książka, o ile ja to dobrze pamiętam, zwłaszcza na Zachodzie, spotkała się z entuzjastyczną recepcją. Od tej pory Svetlana Aleksijewicz jest na Zachodzie bardzo głośną, bardzo znaną autorką. Zwłaszcza w niemieckim obszarze językowym. I książka oczywiście też została wydana po polsku, chyba dwa różne wydania. I w 2013 roku wydała książkę, o której dzisiaj mówimy, Czasy Second Hand, Koniec Czerwonego Człowieka, która została rok temu wydana też po polsku, też po niemiecku. Ja tutaj mam wydanie niemieckie ze sobą. To bardzo, bardzo, chyba najlepsze wydawnictwo niemieckie, Hansa Verlag w Monachium. Ja bardzo się cieszę, że na okładce jest zdjęcie białoruskiego fotografa, którego ja też zaprosiłem parę lat temu do Lipska, gdzie ja tam prowadziłem taki program, do którego też Svetlany zaprosiłem zresztą. Andrzej Liankiewicz. Oczywiście Svetlana dostała wiele nagród, odznaczenia, między innymi właśnie już mówiłem, Nagrodę Kapuścińskiego chyba w 2011 roku. Za wojnę nie ma w sobie nic z kobiety i w tym samym roku za tą samą książkę Angelusa. Też międzynarodową, ja tylko niektóre wymieniam tutaj, międzynarodową nagrodę Kurta Tucholskiego w Szwecji. I zwłaszcza w Niemczech i w Austrii wiele nagród dostała. Na przykład już w 1998 roku Nagrodę Europejskiego Porozumienia w Lipsku, Pokojową Nagrodę Niemieckich Księgarzy w 2013 roku, Nagrodę Herdera w Austrii. I trzeba powiedzieć, że Svetlana Aleksijewicz jest, jak można to nazwać, na shortlist do Nobla. Prawda? Bo w każdym roku już czekamy na to, kiedy ona dostanie Nobla. No. I bardzo życzę jej, żeby to już niedługo. Ale się dostanie, tego jestem pewien. O, właśnie ta książka teraz, o której dzisiaj mówimy, to jest Czasy Second Hand, Koniec Czerwonego Człowieka. Dziwnie, po niemiecku to jest zupełnie inny podtytuł, to jest Leben auf den Trümmern des Sozialismus, Życie na gruzach socjalizmu. Ja nie wiem, dlaczego oni tam wycofali się z tego Czerwonego Człowieka, nie mam pojęcia. Jest to książka o rozpadku Związku Radzieckiego, ale nie z perspektywy politologów, czy socjologów, czy historyków, tylko widziane przez zwykłych ludzi, którzy to przeżyli często jako największą tragedię w swoim życiu. I jest to, jak prawie wszystkie książki autorki, osobliwy literacki genre. To jest powieść, czyli reportaż dokumentarny, powieść, jak to się mówi po niemiecku, nie wiem czy też po polsku, powieść w głosach, ein Roman in Stimmen. Więc to jest i właśnie o Rosji,
po upadku Związku Radzieckiego, rozczarowanie społeczeństwo, społeczeństwo głęboko destabilizowanym przez upadku imperium radykalnym i o radykalnych społecznych zmianach, o traumatycznych doświadczeniach społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I to jest, dla mnie była to książka przerażająca. Muszę przyznać, że to była jednak książka przerażająca. I nie znając Rosji, ale mi się wydaje, że to autorka maluje tak dokładny ten obraz, taki ostrym pędzlem, że to jest naprawdę, no, nie znam drugiej takiej książki. Gdy na przykład, no, ja jestem człowiekiem z Zachodu, prawda, a my ciągle na Zachodzie, my jeszcze mówimy o Gorbaczowie, o pierestrojki, prawda, i ludzie mają jednak nadzieję, że te zmiany w Rosji, może teraz trochę trzeba czekać, ale jednak coś tam się zmienia. Ale tutaj z tej książki nie wiedziałem tego. I po prostu to jest też, ja nie wiem, czy dobrze czytałem tę książkę. Dla mnie to było trochę beznadziejne. Beznadziejna książka i po prostu ja może Svetlana by się nie zgodziła z tym. Co? Nie, tu się akurat zgadzam. Dobra. No tutaj już moje pierwsze pytanie do Svetlany, co mnie interesuje jako autor, to jest metoda pracy, prawda? I powiedziałem, że to jest powieść w głosach, powiedziałem, że to ona zbiera mnóstwo tych głosów, czy ty naprawdę siedzisz tam w kuchni z magnetofonem i tak robisz, czy jak to? Technicznie naprawdę. Да, действительно, я сижу с человеком, я прихожу к человеку. Так, rzeczywiście, ja siedzę z człowiekiem, przychodzę do tego człowieka. Прихожу к нему, потому что я поняла, что билетристика, роман в чистом виде, он не успевает за тем, за быстротой и многообразием нашей жизни. А то dlatego, że zrozumiałam, że beletrystyka, taka klasyczna powieść, ona po prostu nie nadąża za naszym współczesnym życiem. И уже даже у нас, у всех появилось некое недоверие к выдуманному слову. I wszyscy, we wszystkich nas zrodziło się już pewne takie niedowierzanie w stosunku do wymyślonych słów. I ja zadała się вопрос, no jak my słuchamy świadków, вот ludzi, którzy byli świadkami событий. I zadałam sobie pytanie, jak my słuchamy świadków, jak słuchamy ludzi, którzy byli świadkami pewnych wydarzeń. Ja rodziła się w семье сельских учителей i весь дом był w книгах. Но все, что я узнала о войне, я узнала из рассказов отца и бабушки украинской. Я уродилась się в доме wiejskich nauczycieli. Cały dom był napełniony, przepełniony książkami, ale wszystko, co dowiedziałam się o wojnie, to dowiedziałam się od ojca i od babci na Ukrainie. И особенно в славянской деревне, в которой я прожила, это всегда, особенно послевоенная деревня, это старые женщины, которые остались без мужей, и вечером они собирались на скамеечках и говорили о жизни. I właśnie te słowiańskie, w której ja się wychowałam i w ogóle te wsie, głównie tam mieszkały starsze kobiety, które zostały po wojnie bez mężów, bez mężczyzn. I one zbierały się wieczorami na ławeczce przed domami i rozmawiały o życiu. I to było, наверное, впечатление, które było posilniejsze
того, что я нашла потом в книгах. I to było wrażenie, które wywarło na mnie znacznie mocniejsze wrażenie niż to, co później znalazłam w książkach. I mnie всегда хотелось достичь вот той откровенности, честности и подлинности, которая есть в человеческой речи. I zawsze potem chciałam osiągnąć tą szczerość, autentyczność wypowiedzi, która jest w człowieku. I ja подумала, что если вот собрать сотни таких рассказов, то это будет роман голосов, ну, который будет очень честной книгой. I pomyślałam sobie, że gdyby tak zebrać właśnie setkę takich głosów, to z tego powstanie książka, która będzie bardzo uczciwa, bardzo szczera. Потому что соперничать со своей жизнью, с самой жизнью это бессмысленно. Bo nie ma sensu konkurować z życiem jako takim. Особенно сегодняшняя жизнь, она такая концентрированная, что тут уже главное уловить Вот тайну ее, а не придумывать эту тайну. Zwłaszcza teraz nasze życie jest tak skoncentrowane, że tak naprawdę to należy odkryć, zrozumieć tajemnicę tego życia, a nie wymyślać. I конечно, вот когда ты берешь то, что я делала десятки лет, где-то 35 лет, и сейчас, когда пишу новую книгу, это берешь диктофон, идешь и разговариваешь с человеком. Это и на кухне, и просто в доме, и на улице, и в кафе, и в поезде, ну, везде. I jeżeli zebrać to wszystko, co ja właśnie wiele lat robiłam i czasami jeszcze nadal robię, 35 lat to robiłam, to po prostu biorę dyktafon i rozmawiam z ludźmi. Robię to wszędzie, w kuchni, w domu, w restauracji, w kawiarni, w pociągu, wszędzie. Честно говоря, работа, конечно, адская, потому что иногда от целого дня разговора может остаться только два предложения, например, таких. Я такая маленькая пошла на войну, что за войну даже подросла. А все остальное – это уже банальность. И то есть, как дословно пани Алексеева сказала, пекельна праца, потому что часами по całym dniu pracy zostają na przykład tylko dwa zdania. Na przykład poszłam na wojnę taka mała, a zdążyłam tam, czy w czasie wojny zdążyłam urosnąć. I tylko to jest istotne, a reszta to jest banał. Życie w ogóle самое трудное вообще для писателей, особенно работающих вот как я, это самой вырваться из банальности i pomóc człowieku wyrwać się z banalności. I właśnie w takiej pracy, którą ja się zajmuję, najważniejsze jest to, żeby po pierwsze samej się wyrwać z tego banału, a po drugie pomóc temu drugiemu człowiekowi wyrwać się z banału. Потому что мы все живем под мощным прессом, в общем-то, банального понимания того, что происходит вокруг, что происходит с нами, потому что у нас как бы нет времени, нет навыков głębiej podumać o wszystkim. A to dlatego, że wszyscy żyjemy pod ogromną presją banału, pod banalności, banalnego życia. A to dlatego, że nie mamy czasu na to, żeby się zastanowić, głębiej pomyśleć i właśnie wyrwać się z objęć banałów. I поэтому ja ищу человека потрясённого жизнью, потрясённого событием. Вот именно человека, который вырвался такое свободное пространство и пытается сам найти, в общем-то, какие-то очень точные слова о том, что было. И dlatego я szukam такого человека, którym życie wstrząsnęło, który jest wstrząśnięty życiem, który sam właśnie szuka takich słów szczerych, prawdziwych słów, prawdy. В общем-то, люди очень часто удивляют. Люди очень часто заскакуют. Потому что, оказывается, человек вот долго не хочет говорить или говорит то, что в газетах, книгах, а потом вдруг оказывается, что у каждого из нас
Есть какие-то вопросы, на которые он ищет ответа. И тогда человек начинает говорить очень хорошо. I, a to dlatego, że ludzie bardzo często nie chcą mówić, albo mówią to, co przeczytali w gazetach czy w książkach. I wtedy to nie jest to, o co chodzi. Dopiero w którymś momencie okazuje się, że są takie pytania, na które ten człowiek szuka odpowiedzi. I wtedy dopiero zaczyna mówić bardzo dobrze. I ja nigdy nie przychodzę do człowieka jak taka tam wielka pisatelnica, jakby... Вот говорит наш модератор, да? Нет, я прихожу как человек этого времени, такой же растерянный, как и тот человек, к которому я пришла, такой же желающий понять, в общем-то, что же на самом деле происходит, как человек остается один на один с этим безумием, что он имеет право на чужую человеческую жизнь, как найти свои слова для жизни. И dlatego я nigdy nie przychodzę do człowieka jako jakaś taka wielka pisarka, tak to tutaj przedstawił mnie nasz moderator. Przychodzę jako człowiek tak samo zagubiony, jak i ten, do którego ja przyszłam. Jako człowiek, który szuka odpowiedzi na pytaniach, chociażby na to, skąd taki ktoś może myśleć, że ma prawo pozbawić innego człowieka życia. I wtedy szukamy właśnie wspólnie tych rozwiązań, tych słów prawdy. I mogę сказать, że всему этому меня научила моя украинская бабушка, которую я очень любила. I tego wszystkiego nauczyła mnie moja ukraińska babcia, którą ja bardzo kochałam. Я до сих пор помню, как она была старенькая и смотрела в цветущий сад. И какая тоска была ее в глазах, что вот жизнь прошла, так жестоко прошла. В общем, все это остается с тобой. И я досконально pamiętam, kiedy ona już była taką staruszką, stała, patrzyła na ogród i w jej oczach była taki wielki smutek, taka wielka tęsknota za tym życiem, które już upłynęło, już minęło. I to naprawdę pozostaje w człowieku. То есть все это можно было научиться скорее у жизни, чем только у книг. Также того раньше можно еще научить właśnie от życia, niż tylko z książek. Так, dziękuję. Jednak jeszcze tutaj mam pytanie, co mnie bardzo interesuje, bo na zachodzie myślę, że Rosjanie się boją mówić otwarcie, prawda? Się boją się mówić o pewnych sprawach. I oni są raczej nieufni, bo całe życie ich uczyło, że się nie trzeba powiedzieć za dużo. A jak to jednak jest możliwe, że ty to tak... Siedzisz z nimi i jednak to wyciągniesz, co jest potrzebne, prawda? Że oczywiście no, bardzo dużo jest tam banalnych rzeczy, ale przecież to się czyta w tej książce, nagle są oni mówią prawdę bardzo bolesną często, prawda? I to jest, może tutaj z tej książki też można wyczytać to, co Hannah Arendt mówiła, banalność zła. No to jest bardzo banalne, ale są często, ja właśnie dlatego ja powiedziałem, że jestem przerażony, że tyle zła w tych ludziach jest. A jak to wyciągnąć? Jak to? Конечно, ja думаю, że to заблуждение. Ja myślę, że to jest błąd. Że ruski, białoruski człowiek boi się mówić. Myślenie, że człowiek rosyjski czy białoruski boi się mówić. On może być boi się mówić na jakimś takim propagandistkim poziomie. On może boi się mówić na jakimś takim poziomie propagandystycznym. Вот сегодня, например, меня потрясает, что матери, у которых русские матери, у которых сыновья погибли на Украине, боятся журналистам говорить, что их сыновья погибли на Украине. Мне, например, przeraża dzisiaj, że
rosyjskie matki rosyjskich żołnierzy, tych, którzy zginęli na Ukrainie, to te matki boją się mówić dziennikarzom o tym, że ich synowie zginęli na Ukrainie. A... W Донбассе. Речь про Донбасс, да? Да, про Донбасс. Вот. И когда я одну мать спросила, но погиб ваш единственный сын, почему вы не говорите об этом? Она говорит, мне тогда не дадут миллион. A za ten milion ja chcę kupić dочке квартиру. Kiedyś zapytałam jedną właśnie taką matkę, dlaczego ona tego nie chce powiedzieć otwarcie. I ona mi wtedy odpowiedziała, że jeżeli ona to powie, to wtedy jej nie wypłacą miliona rubli, a ona za ten milion rubli chce kupić córce mieszkanie. Ja chcę сказать, że kiedy ja pisała книгу об Афганистане «Цинковые мальчики», kiedy pisałam książkę o Afganistanie «Cynkowi chłopcy», люди были честнее, матери орали, кричали. Ludzie byli bardziej uczciwie, uczciwie. Matki wtedy krzyczały, wręcz wrzeszczały. I это нельзя назвать чистым страхом. Здесь очень много чего смешалось. I tego nie można nazwać, że to jest tylko czysty strach. Tu się bardzo dużo różnych rzeczy wymieszało. Люди разочарованы в тех 20 годах, которые прошли. Ludzie się rozczarowali tymi ostatnimi 20 latami, które minęły, upłynęły. Это мы элита, которая вот все эти события поддерживала Горбачёва и начинала. Это мы говорили с друг другом, что мы за перестройку, что мы хотим перестройку, а народ молчал всё время. To my, elita, ci, którzy popierali Gorbaczowa, mówiliśmy, że chcemy perestrojkę, że popieramy Gorbaczowa. To znaczy my, elita, to mówiliśmy, a naród milczał. A сейчас, когда Путин заговорил на их языке, а они стали говорить, и оказалось, что они вместо будущего выбирают прошлое. На языке народа, да? Когда Путин заговорил на языке народа. Ale w momencie, kiedy Putin zaczął mówić językiem narodu, to okazało się, że naród wcale nie popiera przyszłości. Naród tęskni do tego, co było, do przeszłości. Оказалось, что в общем-то перестройка не была принята народом. И это самое страшное открытие последних лет. И генерально оказалось, что народ так направде не принял, не заакцептовал перестройки. И то есть наистрашнейшее открытие последних лет. Понимаете, вот, конечно, русское телевидение развращает людей. Просто то, что говорят сегодня журналисты русские, это просто их надо судить за это. Что они говорят о Европе, о Донбассе, об украинцах. Но дело не только в том ужасе, который они говорят. Дело в том, что народ хочет это слышать. Oczywiście rosyjska telewizja demoralizuje po prostu naród. To, co dziennikarze rosyjscy mówią o Donbasie, o Zachodzie, to za to właściwie należałoby tych dziennikarzy oddać pod sąd. Ale okazuje się, że naród oczekuje tego, oczekuje tych słów. I вот это самое трагическое в том, что происходит. Дело не в Путине, который, так сказать, а мы можем говорить о коллективном Путине, о том, что Путин в каждом русском сидит сегодня. И то есть наистрашнейшее. Не ходи о то, что Путин есть таки. Ходи о то, что частка Путина есть в каждом россиянине. Можно сказать, что каждый россиянин есть частично Путиным. То есть мы столкнулись с тем, что империя красная ушла, а человек остался. Czyli zetknęliśmy się z takim zjawiskiem, że czerwone imperium odeszło, a człowiek pozostał. I może pani wyjaśnić, dlaczego Donbas, jeśli się chce odseperować i potwierdza to w referendum, nie ma prawa tego zrobić. Możecie li wskazać, почему jest raz Donbas chce уйти od Ukrainy i to potwierdza ten опрос, почему он не может это сделать? Я хочу сказать, что все может сделать Донбасс, и, по-моему, сейчас Донбасс уже говорит, что он не хочет быть отдельным государством, уже заявили его лидеры, а хочет просто иметь определенный статус.
Donbas może oczywiście wszystko zrobić i chodzi o to, że w tej chwili Donbas już jak gdyby nie chce, nie dąży do tego, żeby być samodzielnym, oddzielnym państwem, chce tylko uzyskać jakiś specjalny status i o tym mówią już otwarcie. A nie ustali od wojny. Надо опять референдум сделать. Я хочу сказать точно так же, как и Крым. Я хочу сказать, что точно так, как и Крым. Но для этого не надо заливать страну кровью. Але в том целом не треба поливать, заливать кровью краю. Производить преступную аннексию Крыма. Доконывать преступной аннексии Крыму. И вообще разрушать весь этот хрупкий послевоенный мир. И вообще уничтожить этот очень крухий повоенный покой. Потому что увидев слабую страну, забрать у нее что-то, я не знаю, как вы можете найти этому оправдание. Бо как можно, видząc слабый край, забирать тому краю coś, фрагмент этого краю? Я не bardzo widzę, как пан видит усправедливение, uzasadnienie для того. Я к тому, что вот я только что из Киева. Я mówię о том, что я właśnie przyjechałam prosto z Kijowa. И я потрясена теми лицами и теми людьми в университете Киево-Могилянской академии, которых я видела. Эти люди хотят новой жизни. I jestem wstrząśnięta twarzami ludzi z Akademii Mohylańskiej i innych uczelni. To są twarze ludzi, którzy chcą nowego życia. I oni nastrojeni na nową życie. I oni są nakierowani, ukierunkowani w kierunku właśnie nowego życia. I oni będą za nie draться. I oni o to nowe życie będą bić się, walczyć. A ja nie думаю, że to честny spór сотни русских танков у границы. Это не разговор. А сетки российских чоугов, то не есть розмова, то не есть дискуссия. И думаю, натравливать братские народы друг на друга, это просто смерть для политика. И я myślę, że szczucie братних народов на siebie взаимно, то есть попросту политическая смерть. Jest to książka, jak wszystkie książki Svetlany, wielowarstwowa, wielojęzykowa. I pisze autorka, że ona szuka języka. Jak to jest dla tłumacza? Czy są jakieś szczególne trudności? Czy pan może nam tutaj trochę powiedzieć? Różne są te książki. Ta pierwsza książka to w sumie jednak jest taki chór unisono, dosyć taki komsomolski i tutaj on, nie powiedziałbym, żeby on był tak bardzo wielowarstwowy. Natomiast rzeczywiście taka polifonia to brzmi w czarnobylskiej modlitwie i tam są bardzo różne głosy i starałem się to oczywiście oddać, ale trudność z książkami pani Svetlany to nie jest trudność językowa. Ja zresztą nie wiem, mnie się nie zdarzyło łatwych książek tłumaczyć. Wszystkie są w jakiś sposób trudne i nie chcę o tym mówić, bo to są szczegóły, które mogą interesować tłumaczy, a nie czytelników. Natomiast co jest trudne naprawdę, to jest materia, której te książki dotyczą. Są książki tak straszne, że w pewnym momencie człowiek zamiera z przerażenia, zamiera czytelnik, a co dopiero tłumacz. I tak było od początku. Jest opowieść o kobiecie, która jest radiotelegrafistką w oddziale partyzanckim. Oddział jest otoczony przez Niemców, a ona ma niemowlę i ona te niemowlę topi, żeby oddział nie, żeby prawda, Niemcy nie usłyszeli jego płaczu. W tym momencie we mnie się coś takiego budzi, że nie ma takiej ideologii w imię której można by coś takiego robić. Teraz jak tłumaczyłem książkę Czasy Second Hand, to mam relację, co prawda z drugiej ręki to jest, ale to jest opowieść o Kacie, NKWD-ście, który rozstrzeliwuje ludzi i opowiada o tym, jaki był zmęczony, jak mu ręka zwisała bezwładnie pod koniec dnia. I jak to się czyta, no to po prostu człowiek w tym momencie, a tłumacz to chłonie przecież
nie raz. Czytelnik może przewrócić kartkę, a ja to muszę chłonąć. Więc tak jest ze wszystkim. Tu jest jeszcze, pan wymienił książkę pod tytułem Ołowiane żołnierzyki. Ona naprawdę się nazywała Cynkowi chłopcy i ona się w tym roku ukaże. Też ją tłumaczyłem i tłumaczyłem ją zaraz po czasach second hand. Więc mnie się te książki zlały właściwie w jedno, bo obie tłumaczą właściwie to, co się teraz dzieje. Na przykład książka o Afganistanie. No to ilustruje przemianę zupełnie normalnych ludzi w morderców, zawodowych morderców. Oni mówią o tym, że nagle zaczyna im się podobać zabijanie i potem po tej wojnie oni już nie bardzo potrafią robić coś innego. Oni normalnym życiem nie żyją. Stąd jest, i oni co, proszą, żeby ich posłać na jakąś wojnę, także ochotników do wojowania tam nie zabraknie. Przy czym zupełnie jest dla mnie jednak szokujące to, że te same argumenty, jakie zostały użyte przy Afganistanie, musieliśmy wejść do Kabulu, bo za kilkanaście godzin byliby tam Amerykanie. Dzisiaj to samo się opowiada o Krymie i ludzie to nadal łykają i nic ich to nie nauczyło. Nie mówiąc już o tym, że za każdego zabitego żołnierza radzieckiego zginęło 100 Afgańczyków. I to tak należy sobie uzmysłowić skalę tego i ilość tej przelanej krwi, tych łez opisanych w książce o żołnierzach w Afganistanie i to sobie pomnożyć razy 100 i to wyjdzie Afganistan wtedy. Także mówię, trudność z tymi książkami to jest właśnie taka, że nie, że one są trudne językowo, bo są trudności, tak jak w każdej, ale one są straszne, także jak tutaj pan powiedział, beznadziejne, w pewnym sensie tak, beznadziejne, dlatego że no nie bardzo widać, co będzie innego, no bo to będzie się tak ciągnęło. Dlaczego, to można wytłumaczyć, ale to już jest temat na inną dyskusję i nie jest to spotkanie ze mną. No właśnie, jak ja już powiedziałem na początku, dla mnie to jest ta książka po prostu jest przerażająca, bo tyle jest tej brutalności, tego zła w tej książce i ja się pytam, skąd się to bierze. Ja zdaję sobie sprawę, jako syn oficera SS, syn gestapowca, to powinien wiedzieć, że to nie tylko na Rosji, że to nie tylko tam to się stało, prawda? Że to u nas tak samo. Przecież ja to czytałem jakiś opis takiego normalnego żołnierza niemieckiego, który chciał zobaczyć, jak dokonuje się rozstrzeliwanie Żydów. Bo on słyszał, że tam właśnie w tym mieście, gdzie on stacjonował, tam rozstrzeliwali. I on tam opisuje, w sądzie niemieckim opisuje się, on tam dwie godziny to obserwował, dwie godziny, jak rozstrzeliwują tam kobiety, dzieci i starsi ludzie. I potem on sądzi się, teraz już wie, jak to się robi. Tak? I poszedł sobie. Tak? I to jest takie przerażające, ale w Rosji tak dla mnie to jest nie do rozumienia, jak to, skąd się to bierze, a czy Svetlana ma jakieś tłumaczenie, dlaczego to tak głęboko tkwi w tym społeczeństwie, dlaczego to jest, bo no, przynajmniej w Europie Zachodniej mamy nadzieję, że to już mamy za sobą. Prawda, że nie wracamy do tych czasów, chociaż też mamy wątpliwości. Ja byłem jako dziennikarz, widziałem, co się stało w Jugosławii były. Prawda? Tak samo, też taka brutalność, taka dzicz, można to nazwać. Ale skąd się to bierze w Rosji? No, ja chcę сказать, że ja nie mogę сказать, że tylko w ruskim narodzie. Мы даже вот в прошлом веке, хотя это 20 век совсем недавно, видели, как это происходило в Приднестровье, в Югославии,
в Афганистане. Зверь в человеке просыпается очень быстро. Я muszę powiedzieć, że to nie tylko w Rosji. Widzieliśmy to w XX wieku, a dopiero co przecież był XX wiek. To było i w Naddniestrzu, i w Jugosławii, i w Afganistanie. Po prostu w człowieku budzi się zwierzę. Когда я была на войне в Афганистане, то я подумала, что, конечно, я не могла быть на Второй мировой войне, но на войне в Афганистане я могу быть, и я поехала туда. Я, когда была в Афганистане в часе войны, oczywiście в часе Другой войны światowej я не могла быть на войне, але в Афганистане могла, помышляла, что могу быть, и была в Афганистане. Я не видела, меня не пускали как бы в бой, это не было разрешено командованием. Но я видела, какими, с какими глазами мужчины возвращались из боя. Мне не впущено, не допущено до безпосередньо до стрефы walki, starcia, але я видела, с какими очами мужчины вracali с той walki. И вот эти мальчишки, а это сидели, ну какие-то, им надо было какое-то время, чтобы прийти в себя. У них, я бы даже сказала, что они были ненормальные лица. I ci chłopcy siedzieli, oni po prostu potrzebowali czasu, żeby dojść do siebie. Powiedziałam, że powiedziałabym, że nawet mieli takie nienormalne twarze. Поэтому 21 век опять начался с крови, а в общем-то, по-моему, литература должна писать о том, что надо убивать идеи, надо спорить, но не убивать людей. I XXI wiek też zaczął się od krwi, a ja uważam, że literatura powinna zabijać idee, powinna prowadzić dyskusje, ale nie wolno zabijać ludzi. Вот вы в защиту Донбасса выступаете, а стоит посмотреть вам там кадры, как что рассказывают пленные, которых вот эти так называемые ополченцы, а скорее всего русские контрактники брали в плен. Jak oni nad nimi zdziwались. Pan tutaj występuje w obronie Donbasu, a powinien pan posłuchać, zobaczyć relacje tych, którzy trafili do niewoli w tym Donbasie, a to praktycznie przecież są zakontraktowani rosyjscy żołnierze. Jak oni opowiadali o tych okrucieństwach, przez które oni przeszli. I jak ruskich wiezut ubitych, ich tichonько, tajkom, prячут как и хоронят как преступников. I tych Rosjan, których wywożą, którzy zginęli, to bardzo często ich po prostu chowają tak jak przestępców. A вот ходит ролик в интернете, документальный ролик, когда огромные рефрижераторы ведут погибших, везут и развозят по Украине погибших ukraińskich soldat i oficerów. A w internecie jest film, który pokazuje, jak ogromne samochody chłodnie rozwożą tych ukraińskich, no, Ukraińców, którzy zginęli na tej wojnie. I вот сколько эти рефрижераторы идут по Украине, столько вдоль дороги на коленях стоят люди. I wzdłuż całej tej drogi, jak te samochody chłodnie jadą przez Ukrainę, to wzdłuż tej drogi cały czas ludzie klęczą przy drodze. И когда я видела этот кадры, я поняла, что нет, этот народ на этот раз его не победят. И kiedy oglądałam ten film, to pomyślałam sobie, że nie, tym razem tego narodu nie da się pokonać. И украинцы очень много говорили о том, что они благодарны Европе за то, что она оказалась солидарна и в общем-то postawiła żorstkie usłowie Putina. I Ukraińcy wielokrotnie powtarzali, jak bardzo oni są wdzięczni Europie za solidarność i za to, że postawiła bardzo wysokie wymagania, bardzo twarde wymagania wobec Putina. No, вот moje личное впечатление вот от того, что я видела на Украине, от того, что я видела в Афганистане, это иногда кажется, что слово уже ничего не может. I moje wrażenie, osobiste wrażenie z Afganistanu, z Ukrainy, od tego, co widziałam w tych krajach, wydaje mi się, że słowo już niczego nie jest w stanie załatwić. I starajesz się найти все-таки эти слова,
żeby przebić się k człowieczemu sercu. Niemniej jednak człowiek stara się znaleźć te słowa, żeby jednak dotrzeć do serca innych ludzi. Ja właśnie chciałabym, żeby czy pani, czy panowie tutaj naświetlili swój pogląd na tematy właśnie bardziej geopolityczne. Mamy również, jeżeli chodzi o tą mniejszość rosyjską, na przykład na Ukrainie, to bardzo podobny konflikt jest w tej chwili na Litwie, gdzie również Litwini chcą mieć czysto rasowo państwo, kraj i również chcą się pozbyć Rosjan. Ja tylko chciałabym zaznaczyć, że są to pewne tendencje. I czy panowie, dla nas, którzy jesteśmy sąsiadami tych wszystkich krajów, jest to bardzo trudna sytuacja, jest nam bardzo trudno się do tego odnieść, czy nawet zachować neutralność. No po prostu jest to... Знаете, да, я хочу сказать, но я отвечу вам на политический вопрос. Niemniej odpowiem na polityczne pytanie. Кстати, я была недавно в Вильнюсе. A propos, niedawno byłam w Wilnie. I to, o czym wy mówicie, to вот действительно русское телевидение говорит. Это нереальность говорит. I to, co pani powtarza w tej chwili, to jest to, co mówi rosyjska telewizja. To nie jest rzeczywistość. Потому что ни один русский не хочет уезжать из Литвы. Bo żaden Rosjanin nie chce wyjechać z Litwy. I именно уже как бы ну, они приняли эту жизнь, новую жизнь, они стали частью Литвы, частью Европы. То есть там у русских людей нет вопроса. Ci ludzie już zaakceptowali nową rzeczywistość, Litwę, to, że są członkami Europy, także dla Rosjan tam nie ma kwestii, problemu. No, речь в другом. Путин не политик, Путин КГБшник. To kwestia polega na tym, że Putin nie jest politykiem. Putin jest oficerem KGB. I to, co on robi, to prowokatywne rzeczy, którymi obyczajnie zajmuje się KGB. I to, co on robi, czym on się zajmuje, to jest właśnie to, czym normalnie zajmuje się KGB. Wy понимаете, найти каких-то элементы в каждой стране это никаких проблем не составляет. Вот сегодня отправьте 100 танков как в Донбасс, в Беларусь, да, и отправьте своих контрактников. И что будет с Беларусью, с этой мирной, тихой Беларусью, вы даже представить себе не можете. Jakieś takie negatywne zjawiska, elementy można znaleźć wszędzie. Jeśli w tej chwili wyślemy 100 czołgów i polskich najemników na Białoruś, to, co się będzie działo w tej pokojowej, spokojnej w tej chwili Białorusi, to nawet trudno sobie w tej chwili wyobrazić. Część zachoczy w Rosji, część zachoczy w Polsce i to będzie opiać krów. Rzecz idzie o tym, że trzeba zachronić ten chrupki mir, który po wojnie ustanowił się. Niektórzy będą chcieli iść do Rosji, niektórzy będą chcieli iść do Polski, ale to wszystko będzie znaczyło, że znowu będzie lała się krew. Chodzi o to przecież, żeby zachować ten kruchy, powojenny pokój. No my imiemy dzieło z ruskim człowiekiem, który ostatnie 200 lat, почти 150 lat wojował. Ale mamy do czynienia z rosyjskim człowiekiem. Człowiekiem, który w ciągu ostatnich 200 lat, prawie 150 lat toczył wojnę. I nigdy nie żył хорошо. I nigdy nie żył, nie żyło się tym ludziom dobrze. I человеческая жизнь ничего не стоит. I życie człowieka nic nie znaczy, nic nie jest warte. I понятие о великости не о том, что человек должен жить хорошо, а о том, что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами. I pojęcie wielkości nie polega na tym, że to człowiek ma żyć dobrze, a to zrozumienie jest takie, że to kraj ma być wielki i naszpikowany rakietami. I na tym ogromnym postsowieckim przestrzeni, особенно ruskim i białoruskim, u ludzi 70 lat ich obmanywali, potem 20 ostatnich lat, kiedy ich w ogóle ograbili i niczym zostawili, oni zostali na wyżonej ziemi. To очень агрессивный и очень опасный для мира человек. I ci ludzie, których ostatnie 70 lat permanentnie okłamywano, a w ciągu ostatnich 20 lat ich po prostu ograbiono ze wszystkiego, nadal okłamując, także to jest bardzo bezwzględny i pozbawiony skrupułów człowiek. I поэтому вот у меня ощущение, вот любой вам скажет, кто жил в советской стране,
что мы жили среди жертв и палачей. I każdy, kto żył na przestrzeni postradzieckiej, powie wam, że myśmy żyli w kraju katów i ofiar. Na przykład, w tej деревni, gdzie ja żyła, wszyscy znali, że вот этот полицай вернулся из это. Те знали, что тот там во время ГУЛАГа предал людей. То есть мы все время жили среди таких людей. I w tej wsi, w której właśnie ja się wychowywałem, to wszyscy wiedzieli, że to jest człowiek, który w czasie wojny był policajem, policmajstrem, że tam ktoś w czasach gułagu zdradzał ludzi. Także myśmy cały czas żyli w takim środowisku. Arab to człowiek, który znajduje się w takim pogranicznym. On może stać i żertwą, i tu żyć, i palaczem. A niewolnik to jest taki człowiek, który jednocześnie praktycznie w tym samym momencie może stać się i ofiarą, i jednocześnie katem. W книге вот это есть один потрясающий рассказ, когда человек говорит, что я понял, что нет химически чистого зла. W tej książce jest takie opowiadanie, w którym jeden człowiek mówi, że ja w pewnym momencie zrozumiałem, że nie istnieje coś takiego jak chemicznie czyste zło. I on rozkazuje, że kiedy on był malczyk, on był wlubiony w ciotę Olu, krasiwy głos, długie włosy. I on malczyszka był wlubiony w ciotę Olu. I on opowiada, że jak był chłopcem, jeszcze małym chłopcem, to kochał się w swojej ciotce Oli. Ciocia Ola była piękna, miała piękne włosy, piękny głos i on się w niej kochał. I вот перестройка. I zaczęła się perestrojka. I wszyscy zaczęli cichonko mówić to, o czym milczali. I on uznaje, że ciocia Olia w 37 roku doniosła na swojego brata. I tot pogib w lagerach. I kiedy właśnie zaczęła się perestrojka, to ludzie zaczęli po cichu mówić to, o czym wszyscy wiedzieli, a on nie wiedział, że w 37 roku ona doniosła na swojego brata i ten brat zginął. I potem on uznał, że вот ciocia Olia zaboliła rakiem i że ona skoro umrze. I on pojechał zadać jej вопрос, który go cały czas mучил. I potem dowiedział się, że ta ciocia Ola właśnie zachorowała na raka i że umiera. I pojechał do niej, żeby zadać jej pytanie, które go męczyło. I on jej сказал, że прости, но я хочу тебе задать вопрос, который мучит меня всю жизнь. I powiedział jej tak, wybacz, ale chcę ci zadać pytanie, które męczy mnie przez całe życie. Зачем ты предала своего брата? Po co zdradziłaś, czy tam wydałaś, zadenuncjowałaś swojego brata? Тетя Оля сказала, попробуй найди в сталинские годы честного человека. Честных людей не было. A ciocia Ola powiedziała, spróbuj znaleźć w czasach stalinowskich uczciwego człowieka. Uczciwych ludzi w tym czasie nie było. I już uchodzi od niej, on mówi, no все-таки, что ты можешь вспомнить о 37-м годе? Ale już on, ten chłopiec, już teraz mężczyzna, wychodząc, zapytał jej, ale co ty w ogóle, co możesz przypomnieć sobie, co możesz wspomnieć z 37 roku? Ona mówi, a ja pamiętam, to lepszy rok mojej życia. Ja była lubima, i ja lubiła, ja była szczęśliwa. I ona powiedziała, to był najszczęśliwszy rok w moim życiu. Byłam kochana, ja kochałam i byłam po prostu szczęśliwa. Wy понимаете, zło, ono rozsiane w naszej życiu. Ono rozsredotoczone, a nie to, że ono jakimś slitkiem torczy. Zrozumcie, że zło w naszym życiu jest takie rozmyte. Ono się rozmywa na dużej przestrzeni, w dużym czasie. To nie jest takie skoncentrowane jakieś jądro. A Auschwitz tam było sotni tych ochranników. W Auschwitz były setki ochroniarzy. Podtrzymywali wszystko to. Byli nosicielami вот этого banalnego, маленького зла. W Auschwitz było właśnie setki tylko ochrony, setka ludzi ochrony, a pomyślcie tylko, jak wielu Niemców wyznawało tę ideologię i jak gdyby byli ochraniarzami tego zła. Вот это самая главная проблема. I to jest największy, najgłówniejszy problem. I сегодня в России то же самое повторяется. I dzisiaj w Rosji powtarza się dokładnie to samo. A teraz mam pytanie na temat pani pracy i na temat cenzury. Czy jeszcze w dalszym ciągu jest tak ostra, czy jakoś inaczej się omija te sprawy? Dziękuję bardzo. Cenzura, вот я сталкивалась с цензурой в советское время. Ja z cenzurą stykałam się w czasach radzieckich. A potem, после перестройки, когда люди
умирая, это же было уже все-таки старое поколение, они после перестройки стали смелее, и они мне писали, звали меня. И я вынуждена была вернуться к книге, и в 2002 году сделала дополнительное издание всех книг. А по, właśnie w czasach perestrojki, po perestrojce, starsi ludzie zaczęli już umierać i oni zaczęli do mnie pisać, prosić mnie, żebym przyjechała, uzupełniać. I ja musiałam wrócić w 2002, tak? W 2002 roku musiałam dokonać kolejnego wydania, jeszcze jedno wydanie książek. A вот сейчас cenzura w Rosji, вот она i w Białorusi, особенно вот в Беларуси такая ползучая, постоянное болотное такое состояние, вот давно уже авторитарное такое государство, вот. А в России это сейчас начинается, но там труднее ввести такой тотальный контроль, как этот введен в Белоруссии. A co się tyczy teraz cenzury w Rosji, w Białorusi zwłaszcza, w Białorusi cenzura była zawsze, ona miała takie bagienny charakter, rozmyty. No w końcu jest to totalitarne państwo, a w Rosji trudniej jest wprowadzić taką twardą, zdecydowaną cenzurę. I na сегодняшний день moje книги выходят в России, а в Белоруссии они не выходят, только издали последнюю книгу. Ребята, в общем-то, оппозиционные ребята, i ona była napisana w Litwie. I w Rosji moje książki są wydawane na białoruskim. A w Białorusi moje książki nie są wydawane. Jedną książkę wydali, jak pani to dosłownie powiedziała, chłopcy z opozycji, ale też ta książka była wydrukowana w Litwie, nie na Białorusi, a na Litwie. Вот, то есть в Беларуси мы имеем в виду совершенно тотальный контроль. Это вот сидит здесь экс-президент в президенты, вот Санников, который за это отсидел в тюрьме и знает, на своей шкуре испытал, что такое тоталитарный белорусский режим сегодня. В Беларуси панует тоталитарный режим. Тут сидит один из моих кандидатов на президента Беларуси, за что отсидел свой вырок. W więzieniu także, no, on doskonale na własnej skórze poczuł, co to jest totalitarny reżim na Białorusi. To, znaczy, taka zmieś mafioznego государства, sowieckiego z jednej strony. To taki koktajl, którego nawet historyczna nauka nie znaje, jak to nazwać i определić. To jest taka mieszanina struktur mafijnych, radzieckich, także to jest taki swoisty koktajl, którego nawet nauki historyczne nie są w stanie nazwać. Dziękuję. Tutaj widzieliśmy, jakie emocje pani książki budzą wśród polskiej publiczności. Ja pozwolę sobie zadać pytanie stricte o książkę, bez komentarza już dodatkowo politycznego. Natomiast chciałabym się spytać, jakie emocje pani publikacje budzą wśród czytelników w Rosji czy na Ukrainie? Dziękuję. Wy знаете, вот на Украине я пришла в зал, и вот такой же, как у вас, небольшой, и думала, что будет очень мало все-таки людей. И людей было вот так, как сегодня, и люди сидели, стояли, и все. И оказывается, она вышла на украинском, они читали, и это для них очень важно, потому что нам важно понять, откуда мы вышли. Wiecie Państwo, byłam na Ukrainie na takim spotkaniu właśnie jak tutaj, również taka mała salka była i bałam się, że będzie bardzo mało ludzi, a przyszło dużo ludzi, oni siedzieli, stali, no było dużo ludzi i okazało się, że oni czytali tę moją książkę, ona była wydana po ukraińsku i to jest dla nich ważne, no bo dla człowieka ważne jest skąd przychodzi, skąd pochodzi. Потому что это должно объяснить многое из того, что с нами сегодня происходит. Bo to musi tłumaczyć wiele spośród pytań, wiele spośród tego, co się z nami dzieje dzisiaj. А вот ведь по большому счету не отрефлексировано ни ГУЛАГ, ни война. То есть об этих темах откровенно не поговорили. А сегодня вплоть до уголовной ответственности. Об этом нельзя говорить. Нельзя говорить о войне, то, что говорил только Сталин, вот эта версия опять принята за главную.
I даже вот, ну, переведите, я потом... Przecież myśmy nie odreagowali nawet takich wydarzeń jak wojna czy gułagie. A w tej chwili mówienie o wojnie jest wręcz zabronione, a wręcz pod groźbą kary, Boże, przestępstwo kryminalne. W tej chwili jedyna akceptowana wersja to jest ta wersja, którą jeszcze Stalin powtarzał. И, например, был большой такой музей, единственный уже остался музей в России, в Перми, музей жертв ГУЛАГа. Сейчас его всех работников уволили, новые работники, которые на этой основе этого музея делают музей работников ГУЛАГа, то есть уже не жертв, а палачей. Właśnie został w tej chwili jedyne muzeum zostało w mieście Perm ofiar gułagu. W tej chwili wszyscy starzy pracownicy tego muzeum zostali zwolnieni, przyjęci zostali nowi pracownicy i na bazie tego muzeum tworzy się już muzeum nie ofiar gułagu, a pracowników gułagu, czyli nie ofiary, a kaci. То есть сейчас главная государственная идея, которая, в общем-то, как эпидемия заразила всех, что у нас была великая Россия. В 90-е годы мы ее потеряли, сейчас мы должны ее восстановить. И właściwie в народе, в społeczeństwie funkcjonuje, wdrażana jest taka ideologia, że mieliśmy wielką Rosję w 90-tych latach. Zostaliśmy jej pozbawieni i musimy ją przywrócić. Proszę. A ja chciała przede wszystkim podziękować pani Svitłanie za to, że pani do nas przyjechała, że się pani z nami spotyka i podziękować pani za tę wspaniałą książkę Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Była to książka porażająca, tak muszę powiedzieć, ale trochę się boję teraz tej książki Czasy Second Hand, o której tu już słyszałam, że jest to książka przerażająca. Czy ja powinnam jeszcze w moim wieku czytać takie książki? Przecież była ta wspaniała opozycja, ci wspaniali dysydenci. Jak ja sobie myślę o tych kilku Rosjanach razem z panią Natalią Gorbaniewską i maleńkim jej dzieckiem na Placu Czerwonym w 1968 roku, to sobie myślę, że to niemożliwe, żeby w tym narodzie nie było takich ludzi. Niech pani odrobinę nadziei da nam. Przecież mają tak wielką literaturę, tak wielką poezję. Ja chcę сказать, że ta książka, ona nie beznadziejna. Tam taka siła człowieka w ludziach jest. Ta książka no nie jest taka beznadziejna. Tam jest taka siła człowieka w tej książce. Jedynie, że вот это меня всегда вопрос, на который так не могу найти ответа. Я завжди мам таке питання, на которое ніде не можу знайти відповіді. Почему вот эти наши страдания, страдания наших родителей, дедов, прадедов, почему они не конвертируются в свободу? Dlaczego te cierpienia nasze, naszych ojców, naszych dziadów, pradziadów nie zostały przekształcone, nie zostały przekonwertowane na wolność? To большой вопрос, конечно. I to jest oczywiście wielkie pytanie dla nas. No w to же время десятки, больше 50 людей за участие на митинге на Болотной площади сидят в тюрьме, молодые люди, они не сломались. Один только предатель среди них оказался. Ale przecież ponad 50 osób, uczestników demonstracji na Bolotnej Площади, siedzi w więzieniu i oni się nie złamali i wśród nich był tylko jeden zdrajca. I все-таки miejsce, gdzie ubili вот, polityka Niemcowa, tam власть убирает ночью цветы,
Ludzie dniem przynoszą kwiaty. I to miejsce, na którym zginął, czy też zabito polityka Niemcowa, jest taka sytuacja, że codziennie w nocy władze sprzątają kwiaty, zabierają kwiaty, a w dzień ludzie przynoszą nowe kwiaty. I to, co teraz поддерживают Путина, это, конечно, вот для художника и для многих, и для всех правозащитников, это, конечно, мы живем с чувством поражения. И то, что Путин чешется поparciem, то для нас, для артистов, для обронцов прав человека, поводует то, что мы живем в почуцю клянским. То же самое в Беларуси. В общем-то, у элиты ощущение поражения. То самое ма место на Беларуси. Элита живет właśnie też в почуцю клянским. Вот, например, этот же Андрей Санников и другие кандидаты в президенты и сотни молодых людей сидели в тюрьме. А я помню, еду с таксистом и рассказываю ему вот возмущенно, как это. Он говорит, а меня это не интересует. У меня трое девочек, в этом месяце надо всем заработать на сапожки, в следующем на курточки. Меня, говорит, это только интересует. И właśnie tutaj obecny pan Andrzej Sannikow i wielu innych, w tym kandydatów właśnie na prezydenta, siedzieli w więzieniu. I ja kiedyś jechałam w taksówce i mówię, taka oburzona do kierowcy, o tym opowiadam o tym, a on mówi, a mnie to nie interesuje, ja mam trzy córki, w tym miesiącu muszę dla wszystkich trzech zarobić na buciki, w przyszłym miesiącu na kurtki dla wszystkich, mnie to nie interesuje. I u mnie, вот mój любимый писатель, to по-моему główny писатель XX wieku, to Szalamow. I mój ulubiony pisarz, moim zdaniem główny pisarz XX wieku, to Szalamow. И он очень точно сказал, это даже спор был его с Солженицыным, который говорил, что лагерь делает человека высоким, катарсис там человек переживает. А Шаламов говорил, человек, который жил в лагере, это развращенный человек, он не знает другой жизни. И właśnie Шаламов powiedział, и to była w pewnym sensie taka polemika z Солженицыным, bo Солженицын mówił, że jak ktoś był w łagrze, to go jak gdyby udoskonaliło, że on tam przeszedł katarzis. Natomiast Szałamow twierdzi, że człowiek, który przeszedł przez łager, to jest człowiekiem zdemoralizowanym. On nie zna innego życia. I w общем-то сегодня мы имеем дело именно z takim człowiekiem. I dzisiaj mamy do czynienia właśnie z takimi ludźmi, z takim człowiekiem. I jeszcze raz, вот мы не можем себе позволить такую романтику, которая была у нас в 90-е годы. И не можем себе позволить на такой романтизм, который имел место у нас в 90-х годах. Когда мы думали, что вот просто откуда-то, ниоткуда, из наших слов родится какая-то новая жизнь. Когда верилишь, что тогда верилишь, что скądś не ведомо, скąd зродится новое życie. Оказалось, что нет, она не родилась. Okazało się, że nie. Nowe życie się nie zrodziło. To jest długi proces. To jest bardzo długi proces. I może być komunizm uchodzi tylko teraz i uchodzi z dużej krwi. I prawdopodobnie być może komunizm odchodzi dopiero teraz, przy czym odchodzi no, z bardzo dużą ilością krwi. Po всему миру я встречаю белорусов самых лучших людей, самых умных, которых государство выбросило. Да, по всему миру, когда я езжу, я встречаю очень много молодых людей, людей в возрасте, которые и бизнесмены, или просто молодые люди, которые государство выбросило из своей страны, и которые, в общем-то, достаточно неприкаянно бродят по миру, потому что народ еще не готов для новой жизни. I jeżdżę teraz po świecie, bardzo często w bardzo wielu państwach spotykam właśnie Białorusinów, młodych, starszych, dojrzałych, których państwo białoruskie po prostu wyrzuciło poza margines. I to są ludzie po prostu, którzy no,
chodzą po świecie, właśnie nie wiadomo, nie mają bez jakiegoś takiego celu, sensu, ponieważ naród, społeczeństwo jeszcze nie dorósł, nie dojrzał do zmian. Ja jeszcze chciałem tutaj odpowiedzieć pani na to pytanie o optymizmie. Optymizm no, można czerpać w różny sposób. Na przykład wśród moich przyjaciół 100% jest przeciwko Putinowi, a ja mam ich więcej w Moskwie niż w Warszawie. W tym, ale tym się nie należy specjalnie kierować, jak również niestety nie należy się kierować potęgą rosyjskiej kultury, to znaczy literatury, muzyki, malarstwa i tak dalej. Ja pamiętam słowa zmarłego niestety już Pawła Herca, który swoje przeszedł, bo przeszedł kopalnie sowieckie i mówił tak, w pewnym sensie było to pouczenie dla mnie młodego na początku pierestrojki, ja byłem jednak bardzo dużym optymistą. A on powiedział tak, jeśli chodzi o Rosję, to nigdy nie należy na nią patrzeć przez pryzmat literatury, bo ona zawsze będzie się wydawała piękniejsza niż jest w rzeczywistości. Państwo, to się w ogóle nie przekłada, to ja mogę dzisiaj potwierdzić. Potęga literatury i tak dalej, to się nie przekłada na państwo. Niestety. Ja nie bardzo pokładam nadzieję w dysydentach. Oni będą zawsze dzielni ludzie, którzy wystąpią przeciwko, ale to nie od nich zależy. Zależy od państwa rosyjskiego, a ono niestety na razie jest takie, jakie jest. Ono jest głęboko anachroniczne, jeszcze tkwiące w XVIII wieku. Właściwie się nie zmienił ten ustrój, bo jest tylko car i lud. Nie ma instytucji, bo przecież kiedyś na Zachodzie też były monarchie absolutne, prawda? Państwo to ja, mówił Ludwik XIV. Natomiast stopniowo potem, w różny sposób, w różnych krajach, tworzyły się instytucje obywatelskie, które zapełniały no, tę pustkę między ludem, a między poddanymi, a władcą. W Rosji niestety to się nie udało, nie udaje. Co nie znaczy, że ludzie są do tego niezdolni genetycznie, jakoś nieprawda. Bardzo wiele takich instytucji tworzono w ostatnich 20 latach, ale wszystkie je likwiduje obecna władza. No, sprowadza ich działalność do zera. Także póki nie zmieni się ten ustrój państwa, to będzie tak, jak jest. To będzie tak, jak jest. I zmieni się. Kto go zmieni? Kto, pytanie tylko, jak ten ustrój się zmieni i kto go będzie zmieniał? A вот Андрей, да, дайте Андрею из Беларуси. Добра. Przepraszam. Спасибо, Светлана. Во-первых, поскольку меня вспомнили, придется задать вопрос. Jako, że zostałem wywołany do tablicy, to no, czuję się w obowiązku zadać pytanie. Спасибо за эту встречу, но я хочу тоже об оптимизме. Dziękuję za to spotkanie. Chcę też o optymizmie powiedzieć. Wy сказали об одном таксисте, а я знаю десятки таксистов в Беларуси, которые возили бесплатно родственников политзаключенных и мою жену, и мою маму. Pani opowiedziała o jednym kierowcy taksówki, a ja znam dziesiątki taksówkarzy w Białorusi, którzy wozili za darmo rodziny opozycjonistów, w tym moją mamę, moją żonę. I mnie ważniejsze było, że wy podtrzymujecie mnie, wy. I dla mnie istotniejsze jest to, że pani mnie popiera. Że podtrzymują mnie ludzie, których ja uważam, których uważają w Białorusi. Że popierają mnie ludzie, których ja szanuję, szanowałem i szanuję w Białorusi. A ja znam, że to десятки тысяч людей в Польше поддерживали нас, и польские таксисты тоже. И wiem, że dziesiątki tysięcy Polaków nas popierało, w tym również polscy taksówkarze. Да, тяжело, да, трудно, но это действительно вернулось время, когда лозунг за нашу и вашу свободу стал наиболее актуальным, наверное, и это важно для нас. I tak, czasy są trudne i na pewno hasło za wolność waszą i naszą znowu jest aktualne. No ja nie собираюсь to w jakąś polityczną dyskusję превращать. Ale nie zamierzam no, tego przekształcać w dyskusję polityczną. Wy dajecie очень точное определение, które становится определением явлений эпохи этой цинковой мальчики, вот это ваше время second hand. А вы сказали, что Красная империя исчезла. Вы сказали, что это конец красного человека. Какой сейчас человек в России и Беларуси?
Mam pytanie. Daje pani bardzo precyzyjną ocenę i w poprzedniej książce, i w czasach second handu pisze pani, że to jest koniec Czerwonego Imperium, że to jest koniec Czerwonego Człowieka. Pytanie, jaki człowiek teraz przychodzi na to miejsce? Ja думаю, że сегодня промежуточное время и промежуточный человек. Ja myślę, że jest to okres przejściowy i człowiek też jest przejściowy. И человек, который вышел из лагеря, вышел после большой как бы болезни такой и может, не знаю, можно ли его в этом обвинять, но он переживает сейчас такой вульгарный период. Все попробовать, разную еду, съездить в Египет, отдохнуть. То есть это пока человек, живущий материальным миром. I człowiek, który wyszedł z łagru, to jest taki człowiek, który ozdrowiał po ciężkiej chorobie i on chce, jest w takim okresie wulgarnym, on chce wszystkiego spróbować, spróbować różnego jedzenia, pojechać do Egiptu na urlop. Czyli to jest człowiek, który żyje wartościami materialnymi. I вот меня все время поражало, ведь мы же рядом, например, с Литвой живем. Вот когда едешь через Литву и вот остановишься где-то, начинаешь говорить там с людьми, люди мгновенно включаются в политический разговор вот о свободе, о каких-то вот таких интеллектуальных вещах. Когда ездишь по нашим деревням, мужики говорят, да какая свобода, вон всего навалом. Какой хочешь колбасы в магазине, какой хочешь водки, хочешь Путинка, хочешь Горбачевка, понимаете? И вот это, а когда ты начинаешь, пытаешься натянуть его на какой-то разговор, на тебя смотрят, как на инопланетянина какого-то. To, co mnie zawsze szokowało, to to, że przecież my graniczymy z Litwą, więc jak się jedzie przez Litwę, człowiek się zatrzyma, to natychmiast zaczyna się z miejscowymi ludźmi rozmowa na tematy polityczne, na tematy wolności i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jedziemy u nas w Rosji, to jeżeli się zatrzymać we wsi, to właśnie no, nie ma rozmowy, bo ludzie mówią, no jaka wolność, przecież o co chodzi, przecież kupa wszystkiego w sklepie jest, jaka chcesz kiełbasa, jaka chcesz wódka, chcesz putinówka, chcesz gorbaczówka, nie ma problemu. A jeżeli się próbuje wyciągnąć z tych ludzi jakąś taką głębszą prawdę, no to patrzą na ciebie jak na marsjanina. Ja mówię sobie, ja mówię друзьям i w ogóle всем, ja mówię, że nie надо wpadać w отчаяние, надо представлять себе, что мы должны заниматься просветительством, и это очень долгая работа. Это наш народ, другого народа, как говорил Сталин, у меня нет. И я повторяю то и себе, и своим крепким знакомым, что мы jesteśmy jak gdyby oświeceniowcami, мы musimy uczyć, a to jest bardzo długi proces. I tutaj wrócę do słów Stalina, taki mamy naród i innego narodu nie mamy. Mówiła pani przed chwilą, że pani i też elita intelektualna, której jest pani w sposób oczywisty częścią, żyje w poczuciu głębokiej klęski. Ale ja mam pytanie, które mnie się wydaje nieco ważniejsze, czy ta elita i pani też żyje w poczuciu strachu? I to mówię tutaj o strachu takim o losy kraju, ale też takim zwykłym strachu o swoje bezpieczeństwo. No, wy знаете, ja где-то долго, лет 10 жила за границей. Ja długo, jakieś 10 lat mieszkałem za granicą. I ja mogę сказać, ja уехала nie za strachu. Ale wyjechałam nie ze strachu. Я просто почувствовала, что для художника очень опасно быть все время на баррикаде. Я просто почувствовала, что для артиста bardzo niebezpieczne jest, jeżeli он cały czas tkwi na barykadzie. Портится зрение, слух. Traci się wzrok, słuch, psuje się wzrok, słuch. Ты не видишь вот цветного человека разного, а ты видишь просто мишень. Nie widzisz, przestajesz widzieć poszczególnych ludzi, widzisz tylko cel.
Я в своих книгах не позволяю себе такой роли судьи и быть очень ангажированным чем-то. Я не позволяю себе на то, чтобы в своих książkach odgrywać rolę sędziego i być czymś, w coś bardzo, bardzo mocno zaangażowana. Вот в этой книге говорит и палач, и коммунист, и простые люди, и оппозиционеры, то есть очень разные люди. В этой książce mówią, i, mówi i kat, i ofiara, i opozycjoniści, i prosty, zwykły, szary człowiek, także bardzo różne ludzie, bardzo różni ludzie, przepraszam. Każdy krzyczy swoją prawdę. I każdy wykrzykuje swoją prawdę. Pozwól ja sobie jakąś angażowaną, слишком горячее serce, to będzie już nieprawda, ja kogoś liszę głosu. Gdybym pozwoliła sobie na jakieś zaangażowanie, na zbyt gorące serce, to to już będzie nieszczere, bo ja kogoś pozbawiam jego racji, jego prawdy. Это как бы совершенно вот мой взгляд, что историю надо писать, ну, с холодным сердцем. Dlatego to jest mój pogląd, że historię, o historii trzeba mówić, o historii trzeba pisać z zimnym sercem. Да, я плачу иногда над некоторыми историями, но не позволяю, чтобы эмоции были главнее. Tak, zdarza mi się, że płaczę nad pewnymi osobami, ale nigdy nie pozwalam na to, żeby emocje były najważniejsze. И это иначе мы не оставим реальную историю, мы оставим просто свои страсти. Я оставлю не историю, а свою страсть. Bo w przeciwnym razie nie pozostawimy historii, nie napiszemy historii, a zostaną tylko moje emocje. Ja napiszę o swoich emocjach. Хотя если говорить это целая отдельная тема, что такое документ, документ все-таки это чья-то страсть, чья-то вера. Ale to jest kolejne pytanie, co to jest dokument, bo przecież dokument to też jest, co, też jest czyjaś emocja, czyjaś wiara. No ja staraję się добиться все-таки некой prawdy времени, благодаря тому, что у меня в книгах обычно сотни рассказов. Ale ja staram się osiągnąć pewną prawdę czasu, chociażby przez to, że w moich książkach są setki różnych opowieści. No, inaczej... Inaczej to będzie prosto очередное вранье. Bo w przeciwnym razie to będzie po prostu kolejne kłamstwo. Czy dla pani jest bardzo ważne, kiedy pani mieszka od wielu lat na Białorusi, białoruskość, czy pani pisze dla odbiorcy białoruskiego, czy to jest dla pani tak ważne, istotne, czy pani się czuje pisarką białoruską, czy dla pani jest na odwrót, jest ważna ta wspólnota postkolonialna, postrosyjska, postrodziecka i to jest najważniejsze jakby w tym wszystkim? No, to, da, ten вопрос mnie jakby zadają постоянно. To pytanie zadają mi ludzie stale. Ja mogę сказать, что я занимаюсь вот почти 40 лет занималась исследованием советской цивилизации. Ja prawie 40 lat zajmowałam się badaniem cywilizacji radzieckiej. Это действительно огромное постсоветское пространство. То есть, действительно, огромная пространство постсоветское. Вот как Ханну Аренд интересовала идея фашизма, да? Так как Ханну Аренд интересовала идея фашизма. Тотального такого зла. Такого тотального зла. Я эту же проблему решала на материале социализма. Ja ten sam materiał rozwiązywałam, czy też rozpatrywałam na materiale socjalizmu. Потому что, собственно, 20 век это две идеи: фашизм и социализм. Bo 20 век to tak naprawdę dwie ideologie: фашизм и социализм. Обе коварные, искусительные, в общем, достаточно непростые идеи. Obie takie bardzo przewrotne, bardzo nieproste, bardzo trudne do odbioru. Непростые в том плане, что они могут завладеть человеческой душой. Непросто również z tego względu, że bardzo łatwo mogą zawładnąć duszą człowieka. И вот происходит тот момент слепоты в обществе, который вот сейчас в России. Вот такой момент слепоты. Вот я сейчас читаю Клавдию Кунц, американскую исследовательницу «Совесть нацистов». Вот она пишет о том, jak medlina faszyzm wpłzaje w człowieczeskie сознание. I następuje pewne takie społeczne zaślepienie tą daną ideą.
I to miało miejsce w przypadku i socjalizmu, i faszyzmu. I teraz czytam pracę Claudii Kunst, amerykańskiej badaczki, która właśnie jak gdyby bada, w jaki sposób te ideologie zaczynają uzyskiwać władzę nad duszą człowieka. I ja bardzo dużo czytałam świadectw, przed, co касается rewolucji ruskiej, po rewolucji, wspomnień konkretnych ludzi. I to nie byli przestępcy. Wśród nich było bardzo dużo romantyków. I ja czytałam bardzo dużo materiałów dotyczących rewolucji rosyjskiej. I to nie byli, to były wspomnienia ludzi, którzy walczyli, i to nie byli przestępcy, to byli ludzie, którzy w bardzo znacznym miejscu byli idealistami. I вот mnie interesowała вот эта черная магия обмана, великого обмана, да? I zawsze mnie interesowała ta właśnie czarna władza, czarna magia kłamstwa, oszustwa. Mnie interesował вот этот домашний социализм, как он в человеческой душе жил. Interesował mnie ten socjalizm domowy, jak on żył w duszy człowieka. Потому что всех выгнать коммунистов, перестать печатать их книги, снять их портреты – это одно, а изъять его из человеческой души – это гораздо труднее. Bo wygnać wszystkich komunistów, zabronić drukować ich książki, zdjąć ich obrazy, to jest jedna sprawa. Druga, znacznie trudniejsza, to jest jak wyrwać komunizm z duszy człowieka. Вот недавно умер мой отец, и он просил, завещал, чтобы партийный билет похоронить вместе с ним. Niedawno zmarł mój ojciec i on przed śmiercią wręcz w testamencie nakazał, żeby jego legitymację partyjną pochować razem z nim, włożyć mu do trumny. I on bardzo wierzył w komunizm. On bardzo głęboko wierzył w komunizm. I вот ja zajmowałam się śledowaniem tego. Ta idea mówiła na ruskim języku. I ja zajmowałam się badaniem tego. Ta idea w końcu mówiła w języku rosyjskim. Сделать вот такой охват вот этих 15 республик, 15 там сотни разных народов, да, сделать на белорусском языке я бы не смогла. И сделать такой прогляд всех 15 республик радянских, iluś там сеток народовостей, которые там живут, такого вспольной, такой вспольной анализы, такого компендиум я бы не была в состоянии сделать в языку белорусским. Так бы я себя назвала как бы белорусским писателем, но с чувством вот этой советской общности. Также я бы себя могла назвать белорусской авторкой, но с почутием этой сообщности радянской. Белорусский может быть потому, что я исходила из этой ментальности, из этой географии, из этой истории. Это же все во мне почти физически. Białoruskie, ponieważ no, to wynika z mojej mentalności, z mojej historii, z mojej geografii, z tego wszystkiego, co tkwi we mnie. I wy понимаете, вот во многих странах же люди, родившиеся в одной стране, пишут, например, на немецком языке, или там в Ирландии, пишущие на английском языке. Я думаю, эти процессы не так вот резко можно их назвать, так как хочется иногда нам в Беларуси. Ты или белорусская, или ты русская, да? Я думаю, процессы более сложные, особенно в современном мире. Я myślę, że na całym świecie są ludzie, pisarze, którzy urodzili się w innym kraju, a piszą w innym języku, nie wiem, czy w niemieckim, czy Irlandczycy, którzy piszą po angielsku. Także wydaje mi się, że ta kwestia nie musi i nie powinna być tak kategorycznie stawiana, jak my to chcemy postawić w Białorusi, że w Białorusi trzeba się określić, albo jesteś Białorusinem, albo jesteś Rosjaninem. Ja chcę wam сказать, że kiedy ja pisałam książkę o Czernobylu, to ona absolutnie jakby rozdwinęła moje mirowazrenie. I kiedy pisałem książkę o Czernobylu, to muszę powiedzieć, że ta książka jak gdyby bardzo radykalnie rozszerzyła mój światopogląd. Ja поняла, вот когда человек уже начинает бояться воды, земли, да? Я поняла уже, что я чувствовала себя, у меня было чувство общности совсем живым, с какой-нибудь там бабочкой, ёжиком, и я не чувствовала себя, что так важно было, белорусская или русская, я была представитель живого вида.
Kiedy człowiek zaczyna bać się już wszystkiego, wody, ziemi, no wszystkiego, co go otacza, to u mnie pojawiło się takie bardziej poczucie więzi ze wszystkimi żyjątkami, z motylkiem, z jeżykiem. Ja, dla mnie mniej istotne zaczęło być, czy ja jestem Białorusinką, czy jestem... Ja miałam poczucie jedności z światem żywym. To jest, ja bym сказала, że Czernobyl w общем очень сильно повлиял на мое мировоззрение. Он как бы выбросил вот меня, да, собственно, и всех нас, просто мы еще не осмыслили это, совершенно другое пространство. I w ogóle muszę powiedzieć, że Czarnobyl właśnie bardzo mnie istotnie zmienił, że jak gdyby przeniósł mnie do innej rzeczywistości, do której bardzo często jeszcze nie jesteśmy przygotowani, ja wtedy też jeszcze nie byłem. To jest inna zupełnie rzeczywistość. Ja jeszcze tutaj krótko dorzucę na temat tożsamości no, narodowej czy politycznej. Pani Swietłany. Otóż ja byłem kiedyś na spotkaniu z pisarzami białoruskimi, to znaczy piszącymi po białorusku. I stosunek ich do Swietłany Aleksijewicz był, delikatnie mówiąc, no niezbyt przychylny. Prawie że traktowali ją jako pisarkę reżimową. A niedługo potem spotkałem, rozmawiałem z profesorem z Grodna, który przyjechał z wizyty, jako visiting profesor, prawda, do Polski tego i mówiłem mu, że no, tłumaczę Swietłanę Aleksijewicz, no to takie lekka była taka, lekkie przerażenie i powiedział tak, no to taka dysydentka mówi tego. Także no, jeszcze się nie narodził taki, który by wszystkim dogodził. Przeprowadziła pani bardzo dużo rozmów trudnych z ludźmi i w wielu tych sytuacjach ludzie stawali przed takim decydującym wyborem, którym często było ich własne życie. I ja chciałabym zapytać, jakie pani są refleksje, jaka jest pani definicja właśnie dobra? Czym jest to dobro? Czym ci ludzie się kierują, kiedy wybierają życie innego człowieka nad swoje. Dziękuję. Drugiego człowieka w żertwę swojej życiu. Вы знаете, это вот в Афганистане задала себе такой вопрос, да. Я в Афганистане задавал себе это питание. Я была в таком небольшом бою, это небольшой такой был бой, но все-таки было двое погибших. Я участвовала в такой невеликой потычке, это не была какая-то большая валка, но две особи сгинули. И я подумала, ну вот как человек не сходит с ума, как он остается один на один с этой безумной мыслью, что он имеет право убить другого человека. И я задумалась, как это происходит, что люди не варьюют, если остаются сам на сам с такой мыслью, что ото я мам право позбавить жизнь иного человека. И, конечно, мы все заложники культуры этого времени. Wszyscy oczywiście jesteśmy zakładnikami, dziękuję. Wszyscy jesteśmy zakładnikami naszych czasów. Суеверий этого времени. Jakichś takich przesądów naszych czasów. Może ludzie końca XXI wieku będą думать, że my byli warwary. Może ludzie z końca, pod koniec XXI wieku będą uważać, że byliśmy barbarzyńcami. Почему надо убивать, когда можно поговорить? Po co zabijać, skoro można porozmawiać? Da, jest, że dana nam речь, żeby убеждать друг друга. Po to dano nam dar mowy, żebyśmy mogli przekonać kogoś. Da, no my jakby ludzie jeszcze epoki wojny i rewolucji. Ale my jesteśmy jeszcze ludźmi epoki wojen i rewolucji. Что касается добра, у меня вообще такое ощущение, что конечно, культура может многое сделать, воспитать, но это почти врожденное чувство. Co się tyczy dobra, to myślę, że tak, że oczywiście kultura może bardzo tutaj mocno wpłynąć, wychować, ale tak naprawdę to jest jakaś cecha wrodzona. Вот у меня, например, вот внучка ей 9 лет. Mam wnuczkę, ona ma 9 lat. И вот у нее все время она все раздает. I ona ciągle coś komuś daje, w prezenty rozdaje. I u niej jej podróżki dostatecznie nagle zabierają książkę, tam wszystko. I trzeba powiedzieć, że jej przyjaciółki już wręcz bezczelnie zabierają od niej jakieś tam książki, inne rzeczy. I kiedy, no ja nie ryzykuję mówić, dlaczego ty to robisz,
Вот, нет, потому что я ее этому учила. Но когда ее отец, он других взглядов, говорит, вот ты будешь всегда, тебя вот ни с чем останешься в жизни, вот все, ребенок просто непонимающе смотрит на него. Я oczywiście nie pozwalam sobie mówić, żeby nie dawała, bo to w końcu ja ją tego uczyłam. Ale jej ojciec, on ma zupełnie inne poglądy, mówi, zobaczysz, zostaniesz bez niczego, wszystko ci zabiorą, to dziecko patrzy na niego, no tak, nie rozumiejąc, o co mu chodzi. A potem okazuje się, вот ja думала, может, ja na nią powliwiała, mama może, да? My się taki, tak ją воспитывали. A potem okazało się, że babuszka nasza, moja babuszka białoruska, ona na nią i pochodzi, która umierła w partyzanckim отряде od tyfu. Mówią, kiedy my pojechali туда w деревню, mówią, że ten ребенок i pochodzi na niego i taki же dobry. I wydawało mi się, że to może ja, może mama tej dziewczynki tak wpłynęły na nią, wpłynęłyśmy na nią, tak ją wychowałyśmy. Ale potem okazało się, że moja babcia, która zginęła, właściwie umarła na tyfus w oddziale partyzanckim, właśnie była dokładnie taka sama, że ta dziewczynka jest do niej podobna. I nie tylko pod względem dobroci, ale właśnie i jakiejś urody. No jedynie, co ja mówię sobie i zawsze, kiedy u mnie spraszają, ja mówię, że co można сказать, вот, говорит, что вот писатель вы можете сказать современному человеку? Я говорю, иди и сторожи в себе человека. Больше нет варианта. И когда мне пытаю, что я, как писар, что погле писар współczesny может сделать для współczesnego человека, я отвечаю завше, идь и хронь в себе человека. Иного, иной рады, иного помыслу не было. Dziękuję bardzo. No i tutaj wróciła jednak nuta optymizmu, prawda, bo tutaj wszyscy narzekali. To może chyba ja byłem winien tego, prawda, bo ja powiedziałem się beznadziejny. Bardzo przepraszam za to. A tutaj teraz ostatnie pytanie już od swojej Bożeny. Ostatnie pytanie, bo patrząc na zegarek i... Chciałam zapytać, co my możemy zrobić dla Białorusi, a zanim jeszcze zadam to pytanie, to chciałam powiedzieć, że od ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi mamy bardzo dużo Białorusinów, którzy musieli wyjechać, a pani podjęła tę decyzję, żeby wrócić. To bardzo mnie wzrusza, ponieważ przypomina mi czasy, kiedy my mieliśmy pisarzy i emigracyjnych, i pisarzy krajowych, i często pisarze krajowi byli tymi pisarzami emigracyjnymi. Jest pani znana z krytyki reżimu Łukaszenki, więc nie mogę bez troski zapytać, jak te ostatnie dwa lata pani spędza w Białorusi. Czy możemy być o panią spokojni i czy możemy liczyć, że w czerwcu pani przyjedzie znowu do nas? Ja chcę сказать, że мое решение вернуться через 11 лет я прожила в разных странах, существует очень мощная поддержка, солидарность писателей со всего мира, они помогали мне. Я muszę powiedzieć, że po tych 11 latach na emigracji, znaczy no, kiedy nie byłam w kraju, decyzję o powrocie bardzo pomogła mi podjąć solidarność pisarzy na świecie. Ну, мы тогда уезжал Василь Быков, наш классик. Мы уезжали, думали, что мы коротко уезжаем, что мы скоро вернемся. Kiedy myśmy wyjeżdżali, na przykład Василий Быков, наш классик, myśmy wszyscy myśleli, że wyjeżdżamy nie na długo, на troszkę. А теперь вот все мы живем с ощущением, что это на несколько десятков лет. A teraz mamy wrażenie, że to na kilkadziesiąt lat. Może być, пока подойдут новые поколения, ну, в общем, не скоро. Перемены будут. Może jak wyrosną nowe pokolenia, no. Tak czy inaczej te zmiany nastąpią nieprędko. No te książki, które ja piszę, ich надо żyć дома, żeby pisać. Każdy dzień słyszeć речь, rozmawiać z ludźmi, widzieć ludzi. Ale takie książki, które ja piszę, trzeba pisać będąc u siebie w domu, codziennie rozmawiać z ludźmi, codziennie widzieć tę rzeczywistość. Но когда я вернулась, то власть ведет себя так,
что как будто меня нет. То есть я не печатаюсь в государственных изданиях, ни на радио, ни телевидении. То есть или в оппозиционных изданиях, или в России. I od momentu, kiedy wróciłam na Białoruś, władze zachowują się tak, jakby mnie nie było, nie istniała. To znaczy ja nie jestem publikowana w oficjalnych wydawnictwach, nie występuję w telewizji czy radio. Jeżeli coś drukuję, to albo w opozycyjnych wydawnictwach, albo w Rosji. I все-таки у меня, вот я написала 5 книг, но изданий в мире у меня уже около 200, да, очень во всем мире. И я думаю, власти не так легко вот что-то предпринять против. Хотя, как мы знаем с Андреем, нашу власть, она может все. Она, для нее, у нее нет авторитетов. Ja napisałam 5 książek, ale ona jest już 200 wydań tych książek, także no nie tak łatwo jest władzy cokolwiek ze mną zrobić. Aczkolwiek, jak wiemy z panem Andrzejem, nasze władze mogą wszystko. To jest władza, dla której nie istnieją autorytety. I ja wrócę, потому что я очень соскучилась. Я хотела видеć, как растет вот наша маленькая Янка. Я вообще хотела видеть вот наших людей, вообще эти пейзажи, все. Хотя жить, конечно, сложно. Такое замкнутое пространство. Я вróciłam dlatego, że bardzo tęskniłam. Ja chciałam widzieć, jak dorasta nasza Janeczka, jak rozwija się nasz kraj. Także no oczywiście żyć jest, także bardzo tęskniłam, ale no naprawdę rzeczywiście żyć jest ciężko, bo to jest taka bardzo ograniczona, bardzo zamknięta przestrzeń. Ja bardzo dziękuję, dziękuję Svetlanie. Tak. Dziękuję jej za bardzo piękne i mądre słowa, za tą wspaniałą książkę, która oczywiście w polskim wydaniu bez tłumacza, który siedzi tutaj obok mnie, nie by istniała. Więc jemu też dziękujemy. I bez takiego wspaniałego tłumacza, który siedzi tutaj obok Svetlany, tutaj tej rozmowy nie byłoby możliwe. Dziękuję. Dziękuję Państwu. I Wam dziękuję za cierpliwość, za mądre pytania. No i życzę miłego dnia. Dziękuję.